Kolejne pytanie, którego polskiego polityka najbardziej pan ceni za inteligencję, klasę, przebiegłość i całokształt? Oczywiście, że cenię sobie Korwina Mikke, poza wszelką wątpliwością. Jest bardzo inteligentny, jest przebiegły. Od wielu lat w polityce mówi, a poza tym mówi te rzeczy, które ja głoszę, prawda? Obiekcje, które mam, to są inna sprawa. To już wielokrotnie mówiłem, w jakim rejonie są te obiekcje. Ale tutaj sobie cenię. Oczywiście politycy, Tusk na przykład, był bardzo przebiegłym politykiem, inteligentnym jest. Więc też go sobie cenię. Ale jako polityka za inteligencję, za przebiegłość, natomiast no oczywiście wiele rzeczy zrobił i głosił niezgodne z tym, co ja głoszę. Znaczy wiele zrobił takich, co i ja głoszę, no to ten. Ale no pytanie było o inteligencję, przebiegłość, czy jest dobrym politykiem, no to jest. Kaczyński jest politykiem. Generalnie wiecie państwo, właściwie ci, którzy, politycy, którzy dużo osiągnęli, no to są dobrymi politykami. No. Czasem przypadek sprawia oczywiście, że osiągnęli coś, ale w przypadku takiej długotrwałej działalności, typu jak Kaczyński, Tusk czy tam tego, no to w chwili, gdy się osiągnie pewną władzę, cele, to znaczy, że byli przebiegli, że byli inteligentni, że byli cwani, no to świadczy o tak. A że czasem głoszą całkiem co innego. No też bardzo przebiegłym, inteligentnym człowiekiem, ale to spoza Polski, no to byli często niejedni dyktatorzy, którzy potrafili to zrobić. Nie? I to czasem potworni i podli, ale nie można im ująć inteligencji czy przebiegłości.